Witam. Ryszard Purwicki, astrologia, czyli Królewska Wiedza. Taki jest dzisiejszy kosmogram. Na godzinę zaraz Państwu pokażę. O, nie tu. Tutaj jest godzina. Na godzinę 13.06 ja zrobię. Ascendent mamy w bliźniętach. Słońce mamy w koziorożcu. No i mamy Dwada Samse, tutaj koziorożce, słońce w koziorożcu, Dwada Samse, skorpion. No zobaczymy, jak to wyniknie tutaj ten dziwny układ poselski. Zobaczymy, czy... Słuchałem wypowiedzi. Rozśmieszyło mnie to bardzo, bo wyobraźcie sobie takie coś i teraz no to się nie da zdmuchnąć akurat, ale wiecie, o co chodzi. Tylko czy świeczki na przykład na choince są związane, czy nie są z religią? No więc tak samo ta świeczka nie miała nic wspólnego z religią, a muszę wam powiedzieć, że to jest przykre to, co powiem, ale taka jest rzeczywistość. Tam, gdzie się pali świeczka, tam jest mój teren. Jeżeli to rozumiecie. Tam, gdzie rozłożę dywanik, tam już jest mój teren. Ładnie brzmi to? No więc jeżeli ci, którzy są, nie znają się na tym, a chcą coś wiedzieć, to niech się dowiedzą, niech popatrzą sobie, jak to jest. Jak się... Przypuśćmy, że to ładna dziewczyna by siedziała, to, a ja w tej pozycji, to ona jest moja? No w tym wypadku, jakbym ją tak tutaj... No to jest moja. No proste. Niektórzy tak pojmują. Niektórzy pojmują jeszcze inne rzeczy w bardzo dziwny sposób. Po prostu. A jeżeli na tej przysłowiowej wisi, ja mówiłem wczoraj, że nie zapalam innych, tylko mam te LED-owe, no to też jest akurat LED-owa. O, już się pali. Proszę zwrócić uwagę, jak ona tam wygląda. On tak troszeczkę mruga, jak zobaczycie, to ona takie ma jakieś takie dziwne odruchy płomienia, ale to nie jest to samo, co tutaj. Tutaj jest żywy ogień. A żywy ogień to żywy ogień. No, postawię to tutaj, niech doświeca. Nawet mam więcej ich, to niech się doświeca. Ja mam dużo tych, znaczy dużo jak dużo. Jeszcze, żeby było ciekawie. No i teraz ktoś powie, jeszcze jedno zapalimy. O tak, żeby się paliło w ogóle. O, proszę, mamy. Tak, i mamy tutaj. Nic się nie stanie. Niech się świecą. No tak, się świecą. Co jest najważniejsze? Najważniejsze, lada moment wchodzi Pluton do wodnika. Będziemy o tym konferować. Poważnie, mniej poważnie. To jest najważniejsze. Następnie mamy, dzisiaj mamy trygon Słońca z Uranem. Ja jestem właśnie bardzo zainteresowany, jak wypadnie ta tutaj kwestia, kiedy w Niemczech strajki niesamowite, kiedy we Francji też, tam jakiś układ powstał pomiędzy Francją a Niemcami, we Włoszech też strajki. W Stanach Zjednoczonych w ogóle bardzo dziwne rzeczy się dzieją, co najgorsze, że właśnie z tym układem, który właśnie pan tutaj nam zlikwidował tę świeczkę, właśnie ten układ dostał bardzo dziwne zadania i w ogóle jakieś podkopy, jakieś dziwne rzeczy, no w ogóle bardzo, bardzo dziwnie. No i co najciekawsze, że to, co tutaj jedna z youtuberek napisała pod filmem wczorajszym. Tak, to prawda. To jest prawda autentyczna, dlatego że tylko teraz zastanówmy się nad jedną rzeczą.
podstawą. Kto się tam pcha i po co my ich lansujemy? Po co takie osoby? Macie listę. Macie listę lekarzy, którzy stali na straży, wiecie czego, w tych izbach. Ci lekarze, absolutnie nie wolno do nich chodzić. Absolutnie. Po co? Chcecie się leczyć? Leczcie się. Ale u tych normalnych. Przyglądam się tutaj też, tutaj tym, zwróćcie uwagę, jak dużo planet jest na samej górze. I która planeta jest najwyżej? Zwróćcie uwagę teraz, zobaczcie, która jest planeta najwyżej. Wszyscy powiedzą, że Neptun, tak? No i zgoda, Neptun jest najwyżej. Teraz zwróćcie uwagę, co jest na descendencie, czyli w tym miejscu. Czyli najważniejszą planetą jest Wenus, ponieważ jest osiowa, no i najwyżej planeta, wyższa oktawa. Więc kompletna amnezja, kompletna głupota i to wszystko za srebrniki. Tam dwóch ludzi na tej konferencji, ja nie oglądałem tej konferencji tak dokładnie, bo po prostu zaczęło mnie szarpać. Po prostu szarpać ze względu na to, że po pierwsze, dużo, więc ja się dziwię, że te osoby chodziły do szkoły i nie wiedzą. Jeżeli nie wiedzą, i to najciekawsze, że są osoby, które powinny znać pewne zasady. Jeżeli nie znają, to niech się nie wchodzą do parlamentu, niech nie wchodzą gdzieś. Tam był taki młody człowiek, któremu zrobiono zarzut, że on pierwszy raz jest posłem. To jest skandal. To tylko pierwszy raz pan jest profesorem. Jak będzie pan 10. raz profesorem, to będzie pan wielki. Bo po raz pierwszy słyszę takie stwierdzenie. Pan jest pierwszy raz lekarzem. Co idzie, ma być 20 razy, no to pan, który był w tamtym czasie, no to się dziwić? A czy wystawimy jemu cenzurkę, temu panu? Bo ja bym chciał cenzurkę, żeby wystawiono tym właśnie osobom. Tutaj jest dokładnie ta cenzurka. Tu ten. Neptun i Księżyc. Czy nie można wspólnie wysłać jakieś noty? Albo każdy do tego Sejmu? Przecież to powinno być referendum. Czy ja, jeżeli faktycznie skreśliłem tego człowieka, bo akurat tak się stało, że byłem akurat za tym człowiekiem. Nie tego skreśliłem, bo nie mogłem, bo to nie ten okręg. Ale ten okręg powinien decydować, czy chce go, czy go nie chce. Nie macie astrologię. No. Popatrzcie sobie. Ja wiem, że dziwnie tłumaczę, ale pamiętajcie o tym, że najważniejszą rzeczą są planety. I te planety... Za chwilę są wybory do tych niższych cyrków i coraz niższych. Wybierajcie ludzi normalnych. Wykluczcie te wszystkie. Niech wam nie... To, że on ma ładny garniturek i ładnie koszulka i dobry krawacik i dobrze mówi, to jeszcze za mało. Sprawdźcie go w historii jego. Kim on był, co on robił. Człowiek ten, który wczoraj też zabierał głos, chyba poseł Suski, bardzo, bardzo ładnie się zachowywał. To jest naprawdę z klasą człowiek. Tak, nie wiem, jak głosował, ale mnie się wydaje, że chyba porządnie. Następna sprawa. Dlaczego jest 12, których tam 12, czy ileś, czy tam 14? Nie wiem, nawet nie pamiętam, ile jest. Poczekajcie kawę. Opa.
I tutaj głosują na takie tematy. Dlaczego? Nie rozumiem jeszcze tej rzeczy. Jeżeli jest komisja, to ona powinna się składać z fachowców. Ani jednego od religii, ani jednego od, tam ja na przykład przypuśćmy od tych rzeczy medycznych, ani jednego od tego. No, tylko sobie tak usiedli i biorą za to pieniądze i ja mam się na to zgodzić. Przecież jak słyszałem tutaj w Łodzi, w tej komisji, większość to stomatolodzy byli. Lekarze stomatolodzy. Ja znam ten zawód doskonale, bo moi rodzice byli oboje z lekarzami stomatologami. Ojciec jeszcze miał zrobioną medycynę, za co też stał przed taką komisją. I ten komisarz cały, przewodniczący, był mojego ojca kolegą. I sam poświadczył, że mój ojciec ma skończoną medycynę. I tamci ze zdziwieniem. A dzisiaj, słuchajcie, to jest w ogóle paranoja. Już słyszałem, że ten AL będzie nas ćwiczył. Czyli jak będziemy rozmawiać, to z takim robotem i będzie mówić tak. Boli mnie 4 litery i bolą mnie kły. A najbardziej odciski. I on mi przepisze na przykład polopirynę S. Recepta gotowa. Może pan odebrać w aptece na taki ten. Przyjdzie sygnał na telefon i niech nie wykupię. O, nie za korporacją, a nie? Ja się nabijam, ale taka jest rzeczywistość. Przez stół pan w szybę publiczną. No i pan jest karany. I albo pójdzie pan odsiedzieć 14 dni, lub wpłaci pan 14 tysięcy na szybę, bo ta szyba była publiczną szybą. No. I to będzie E. I wejdą na pensję, albo przyjadą tacy panowie w kajdankach. Dobrze, że nie przyleci dron, który będzie rzucał te kajdanki na nas w odpowiedni sposób, a one będą jak pijawki, tak, ciach. Science fiction, ale science fiction jest coraz bardziej bliski rzeczywistości. Inny świat, inna rzeczywistość. Chcecie takiej? Bawcie się dalej. I nie szukajcie autorytetów. Szukajcie tych autorytetów, podawajcie nazwiska, jak możecie, kto jest mądry. Offsetka jeszcze nie ruszyła, ale kiedy ruszy, będę starał się pokazać te autorytety. Coś, to jest nie do wiary. Tutaj osoba, że dziwnie mówię, że... A jak mam mówić? Teraz sobie mogę mówić, bo o niczym mówię właściwie. Tutaj, ale jak się mówi o ważnych rzeczach, to trzeba w ten sposób mówić. Są krótkie zdania, które łączycie co pewien czas. Ja tego się nauczyłem, no po prostu, w dawnych czasach. W dawnych czasach, kiedy nie wolno było mówić o wielu rzeczach. Ale dojdzie do tego, jeżeli tak pozwolimy sobie, że nie będziemy mogli mówić o niczym właściwie, nawet o kolorze białym. Bo jak powiemy, że to jest kolor papieski, no to już będzie fatalnie. Jak powiemy, że to jest kolor flagi naszej, no to już w ogóle przegrane będziemy mieć. Będziemy mogli tylko mówić o tej takiej, wiecie, w różne kolorowe paseczki fladze. O, to jest dopiero flaga. Z taką flagą szli na Berlin. Właśnie Berlin teraz się morduje z tą flagą. I bardzo dobrze, że się mordują. Bardzo dobrze, że się dostaje. To, że się, tylko, że trzeba brać jedną rzecz pod uwagę. To są ogrodnicy, to są badylarze, to są niemieccy farmerzy, to są niemieccy chłopi. Tylko widzieliście, jakimi traktorami jechali?
U nas jeszcze chyba traktory z 39 jeszcze jeżdżą, te takie na Holzgas. Gdzieś tam. Albo bardzo stare traktory, przez traktory kosztują majątek. Jeżeli się ma małe gospodarstwo, na przykład takie 20-hektarowe, to o czym my tu rozmawiamy? Dopiero jak się ma 2000 hektarów czy 3000 hektarów, to ktoś powie, ale pan przesadził. No to jedźcie, zobaczcie, że są tacy. Pamiętacie takiego człowieka, który nad morzem miał własne nawet miasto, własną policję i był senatorem? Wiecie, ile miał hektarów? No i to jest to. Na nazwisko miał 100, a potem jeszcze jakieś kłosa. No to już wiecie, o kogo chodzi. No i teraz patrzcie na to wszystko, zobaczcie, jak to się dzieje, jak to jest, jakie są wybory, jakie są działania, jakie są te wszystkie uzależnienia. Podoba wam się to? Bo mnie wcale. Ale to jest rzeczywistość. To jest ta najprawdziwszy czas, który nas dotyka wszystkich. Teraz patrząc się na dalsze etapy, no zobaczymy, jak to się rozwinie, bo to przejdzie teraz do wiecie do czego, do parlamentu i w parlamencie to rozegrają na zasadzie takiej, tak? No ale z tym, że ci, którzy, ja już mówię do tych, którzy będą tak głosować, że na was też, za godzinę, to jest dokładnie za godzinę, tam się wszystko wymieni. Tak było w latach 70., 80., byli biskupi, ale biskupi byli wybierani przez komitet partii. Dlaczego ksiądz Tadeusz Wysocki nie został w Łodzi biskupem? Bo był na czarnej liście. U sióstr miał kwarantannę. Wszyscy jego koledzy kupowali mu sutannę. Składali się. Wszyscy koledzy. Całą klasę pochował. Każdego po kolei. Tutaj w mieście Łodzi. Co? Ja nie pamiętam, jak się we Włoszowej nazywał ksiądz Ryszard. Nie wiem, czy pamiętacie, czy słyszeliście o nim. Ile? Po 1000 samochodów przyjeżdżało. No i co? Gdzie jest? W Hiszpanii jest. A co miał? Lepsze kazania niż Popiełuszko? Był lepszy, ale był niewygodny. Tak było. A teraz jak jest? No to posłuchajcie pana Cejrowskiego, zobaczycie, jak jest. To jest tutaj, na tej linii, a na tej linii tej pierwszego frontu na Wiejskiej. Więc obojętnie, gdzie dotkniecie, macie to. Gdzie są autorytety? Kogo chcecie za autorytet? No, wypijam swoją kawkę. Nie chcę podnieść ciśnienia, tylko dlaczego piję kawę? Dlatego, że ją uwielbiam. Uwielbiam yerbę, uwielbiam kawę. Nie wiem, to jest jakaś włoska kawa. Bardzo mi smakuje, wyjątkowo. I wszystkim moim znajomym, którzy przychodzą do mnie na kawę. Także daję wam przykład, jak jest. Zastanówcie się nad każdym momentem. Ja w tej chwili bardzo się zastanawiam nad tym plutonem, jak on już wejdzie do tego wodnika, to nie jest, to jest epoka wodnika, wykluczcie to. Ale faktem, ja opowiem o niej, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, że on będzie retrogradował, on jest bardzo krótko w tym wodniku, potem wróci. I całe szczęście, że wróci, dlatego że przeorze wszystkie te stanowiska. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle, jak to będzie z budżetem, czy on będzie przyklepany, czy nie będzie przyklepany. Kto wejdzie, jak wejdzie, nie wiem, no chciałbym to zobaczyć, czy będzie to forum, czy nie będzie to forum, jak to się wszystko rozegra, jak zrobią.
to wszystko, każdy z tych punktów, które były wymieniane dzisiaj po tej godzinie 13, no były śmieszne. W dodatku, jak można brać coś z dawnych lat? Przecież to jest tylko to. To się wyciąga sprzed, przecież od niedawna są posłowie. Od niedawna przysięgali, to za dawne czasy. Co mnie to obchodzi? Ktoś powie, przepraszam bardzo, ale to nie spełniał w tym momencie. Od tego momentu jest jakby karta wymazana, jest nowe działanie. To znaczy, że jak my zrobiliśmy w tym blaszanym takim, wiecie, nocniku, kiedyś tam zrobiliśmy tą wielką kupę, to będziemy odpowiadać, żeśmy zrobili tą wielką kupę? Przecież jej już tam nie ma. Ona się zutylizowała. Zastanówcie się nad jednym rzeczą. Ja zawsze mówię, wróćmy do czasów tamtych przedwojennych czasów, tak jak jest to prawo handlowe. Wróćmy do tej samej konstytucji, wróćmy do tego samego, ale wtedy by się bardzo bali. By wtedy nie było takich numerów. Nie, to było, gdybyśmy wrócili do tamtej konstytucji, bo ta konstytucja, która jest napisana przed, a się mówi, że przez pana Kwaśniewskiego, niezupełnie. To pan Kalisz tam brał bardzo dużo, maczał paluszków w tym i to jest chyba jego nawet autorstwa. W porządku, ona nie jest taka, ale to nie jest to. Nikt mi nie powie, że tamto młodzi prawnicy do mnie, takie dwie dziewczyny, ale to proszę pana, prawo idzie do przodu. Nieprawda, prawo wcale nie idzie do przodu. Kodeks Hammurabiego muszą znać na pamięć, którzy studiują. Muszą się go nauczyć. Prawo rzymskie. Takie, a jakie jest w Wielkiej Brytanii prawo? Jest Dekalog jest prawem. Prawo kościelne, które jest bardzo poważne. Prawo kościelne jest zupełnie inne od naszego prawa. Dlatego w prawie kościelnym zupełnie inaczej się podchodzi do pewnych spraw. I są tam kary, ale te kary są zupełnie inaczej respektowane. I one są bardzo groźne. Znam taką sytuację, kiedy taksówkarz mi opowiadał, że odwoził właśnie do tego miejsca odpoczynku, nazwijmy tam, księdza i przywoził tego księdza przez przypadek po 3 latach. Jak był ciemny, tak po 3 latach już był siwy. Takie to są. Nie wiem, czy w tej chwili też są te odosobnienia tak zwane, ale są. Macie ojca chociażby Tischnera, macie niektórych, którzy jakby zostali odsunięci od głównego nurtu. My uwielbiamy go, no ale czy on był taki dobry? Czy akurat chcemy taki typ myślenia? Jak ci się podoba? Bardzo dobrze, że ci się podoba. Mnie też się podoba, no ale w założeniu. Czy księża nowatorzy, albo w tej chwili pewnie już klaszczą, że za chwilę będą mogli mieć żony i będą wtedy... Ja spotkałem się już z księżmi, którzy mają żony w Rosji i fakt tylko, że tam jest tak, że jeżeli on jest samotny i wybiera tą drogę samotności, tego celibatu, to on zawsze będzie miał wyższe stanowiska. No więc moje pytanie do jednego z wierzących prawosławnych, a jak taki nie za bardzo i nie będzie miał żony, bo nie zorientował się, że można mieć żonę, to co, wybierzecie go na najwyższe stanowisko? A odpowiedziano mnie, no może tak być, może tak być. No to proszę, no to mamy, takich mamy właśnie. I tutaj nie potrzeba, dlatego że wybiera się takich.
No mamy takiego, który był przy Janie Pawle, no nie? Jeździł z jednego końca na drugi koniec z dużymi uszami. My mieliśmy Urbana, on tam miał... Kościół miał drugiego. A teraz mamy chociażby tego, za co siedzą ci dwaj panowie, tak? Ten, za ten. Ale tak wam śpieszno? Przejdźcie przez z telefonem, przejście koło sklepu albo koło jakiegoś McDonalda. Automatycznie będziecie mieć wszystkie rzeczy z tego. I na komputerze też. Ja mam takie, gdzie ja byłem i co ja robiłem. Ile ja to kilometrów dziennie przeszedłem. I to jest do wglądu. No niby tylko dla mnie. Bawmy się w krasnole. No to macie. Patrzcie. Tutaj. Wyobrażacie sobie, że jest tutaj krasnoludek? No, dobra. To złapcie go za nosek. Tak? Już trzymacie za nosek? To gdzie jest ten krasnoludek? Tu czy tu? Tak go złapaliście tutaj, to go wcale nie złapaliście za nosek. Uch, świntuchy. Zacznijcie myśleć, za co łapiecie. A w rzeczywistości za co was łapią. No cóż, chyba więcej reprymend nie potrzeba spuszczać nikomu, bo dętka już wyschła. No i trzeba was zostawić przy tym. A, dziękuję bardzo za subskrypcję. Naprawdę bardzo dziękuję, bo coraz bliżej się zbliżamy tych 5000. Bardzo bym chciał zobaczyć, co to będzie po tych 5000. Czy dostanę jakiś taki bloczek? Kiedyś tam dostałem jakiś youtuber, ale ja tego nie trzymam. To ja nie wiem nawet, jakbym dostał ten taki tysięczny, czy ten milionowy. Teraz tak, czy ja dostanę ten milion. Słuchajcie, jeżeli zacznę na żywo rozmawiać, dlaczego tak? I przypuśćmy tutaj, te audycje będą interesujące w tej offsetce, to podejrzewam, że szybciutko. Ale dlaczego? Dlatego, że tylko proszę was i automatycznie dziennie są trzy. A ja przecież widzicie, że to jest niewiele. I wyjątkowo jestem wam wdzięczny, tym osobom, które tym przychodzącym, no zastanówcie się, po co przyszliście. Bo jeżeli przyszliście i będziecie odchodzić, ja wymuszę w pewnym momencie na YouTubie także te osoby, które już raz opuszczą, żeby już nie mogły wejść. Żebym wiedział, kto to jest i po prostu ich... Dlaczego? No po co dwa razy? Po co dwa razy wchodzić i ktoś może powiedzieć, no przecież to nic nie kosztuje. Ja jeżeli gdzieś wchodzę, czy na przykład widzę, że tam jest osoba wartościowa, od razu robię tą subskrypcję. Dlaczego? Dlatego, że warto. W czym mi to przeszkadza? Przeszkadza tylko YouTube'owi, bo musi więcej wypłacać, jeżeli to jest subskrypcja, albo bardziej się zaangażować, albo więcej ludzi się o tej osobie dowie. Przecież o to chodzi. Ja nie wiem, jak to działa, zupełnie nie wiem, ale jeżeli tak działa, kiedyś jedna dziewczyna, bo pan inne tytuły pisze niż film jest. Oczywiście, że tak robię, oczywiście, że... A dlaczego mam pisać, że na przykład mówię o jakimś tam... No, czymś, tak? No przecież wszyscy wiedzą, o kim mówię. Nie muszę mówić. Na tym to polega, że intelektualna zabawa. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, no to w takim razie po co tu jesteś, tak? Ja rozumiem, że ktoś może z początku nie rozumieć. No ale jeżeli mówię tam o wiejskiej czy niewiejskiej, mówię o człowieku, który dzisiaj był, no to no, w gazetach tego nie ma, ale napiszę o YouTubie o godzinie 13, co się odbywało. No i wyjdzie tam o jedna, druga, trzecia godzina i zobaczymy, ale w dodatku jeszcze jedna rzecz, że my wybieramy te osoby. Ja bym chciał, żeby taka osoba była barwna. Dlaczego nie? Ja nie chcę takich osób, które są bierne i mierne.
jak z aktywistów. Ja chcę mieć ludzi, którzy, jak to się mówi, potrafią jak to, no, kimś potrząsnąć. A tutaj zapotrząsnąć, że wpadnie ktoś i ja, pan mnie uderzył. Pan jest taki. Jak? Kilka razy nie trzymałem się rączki. Wpadłem na jakiegoś tam faceta i facet co powinien powiedzieć, że go pobiłem. Tam wej zahamował. Bardzo często wypadały jakieś bardzo ładne dziewczyny na mnie. Nawet z jedną bym chciał się umówić, ale nie zdążyłem, bo wysiadła. Bo była bardzo interesującą kobietą. Dziewczyną właściwie. Nie jeden mężczyzna marzy o tym, żeby mu się kobieta tak wpadła w jego ramiona. A kobiety jak marzą o tym, żeby wpaść komuś w ramiona. I tutaj się robi awanturę. A że kaśnicą? No Boże, jedyny. No ale przecież trzymając, nie panuje się nad tym. Bardzo często używam tych spray. Wiecie, to malowania. No i któregoś razu akurat ten kurek był źle. No i buchł mi w twarz. Od tego momentu zawsze mam okulary na twarz. Zawsze mam okulary, takie, wiecie, gogle, bo boję się, żeby znowu do oczu mi nie wpadła ta farba, bo no, nie wpadła, ale miałem tutaj twarz pomalowaną tą farbą. Nic się nie stało, bo to akrylowa w tych szybciutko weźmie wodą umyje, ale miałem to przyjemność, no Boże jedyny. Gorsze jakby to była nitro, czy jeszcze jakaś i jeszcze w dodatku jeszcze jakaś taka, ale ja akurat używałem te w sprayu akryla i używam na ogół. Ale akryle też wysychają i nawet dziwnie, no ale nieistotne to jest. To nie jest do sprawy. Ale macie dokładnie. Potem następnie, jeżeli wchodzę na jakąś interwencję, no to na tej interwencji bardzo często przez wiele lat, tak jak opowiadałem o tym, byłem wychowawcą. Czasami trzeba było siły użyć. Nie w stosunku do moich dziewczyn, ale do tych kawalerów, którzy przychodzili. Bo akurat tutaj był internat i była dziewczyna. I ci panowie czasami no, byli wręcz niebezpieczni. Nawet jeden mi pokazał tak zwaną blachę. No to zadzwoniłem po tą blachę, no i tego blacharza wynieśli. Blacharza. No, ale jak się nie ma władzy, to się nic nie zrobi. A, że dekalog jest, no to wiadomo o co chodzi. No ale niektórzy zostali pozbawieni dekalogu i nie wiedzą o co chodzi. No i potem mamy problemy. Bo naprawdę, słuchajcie, naprawdę się zastanawiam, czy przy tym badaniu nie tyle lekarskim, ale powinno być psychologiczne badanie i to przez przynajmniej 10 niezależnych psychologów. Powinni się wypowiadać na temat właśnie tych panów, którzy są, chcą nas reprezentować w Sejmie, bo nie chodzi mi o tego pana, który ten, bo ten pan by fantastycznie przeszedł, ale za ten wtórny, wiecie o czym mówię, nie chcę mówić tutaj. Bo naprawdę czasami się zastanawiam, bo świetnie operują prawem. Naginanym? Nie ma tutaj. Albo jest tak, albo jest tak. Nigdy nie ma gąbki. Jeżeli jest gąbka, no to się pan profesor Falandysz kłania, a to nie jest zdrowe. Jeżeli nie pan profesor Falandysz, to co, możemy sobie tak robić jak chcemy? No dzisiaj są takie czasy. Właśnie najgorsze mają ci, którzy mają mieszkania powynajmowane i muszą płacić za wynajem tych, komu wynajęli, tak. Bo ci nie marzą o niczym więcej, jak tylko o tym, żeby robić z kogoś głupka. No ale pamiętajmy o tym, że w tym momencie podłącza się do świadomości genetycznej.
i w pewnym momencie wpada się w wir genetyczny i potem te dzieci czy wnuki za to będą płacić. Może on nawet zapłaci. Bo na oszuściwie, na oszukiwaniu nigdy się długo nie przeżyje. To są krótkie okresy, bardzo niebezpieczne okresy oszustwa. Oszustwo nie popłaca. Ja mówię tutaj do pewnej osoby, która wie, że czasami nie warto oszukiwać. Czasami się żyje i nie można, i się wzywa, jak to się mówi, stwórcę, że chce już odejść. A tutaj nie pozwala się. I koniec. Żyj, żyj, żyj i będziesz widział i będziesz. Znam takie osoby. Znam takie osoby, które pracowały właśnie w tych dziwnych instytucjach. I nie mogły. A powoli, powoli, powoli swoja robota była. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką los sprawia tym ludziom. Ja nie mówię o tym, dałem tylko jeden przykład. Taki przykład mogę podawać tysiąc. I pamiętajcie, i wytłumaczcie tym osobom, mają żyć godnie, bo jeżeli nie będą żyły godnie, tak jak to obejrzałem tutaj, ten pan, który siedział, ten młody chłopak taki obok tego przewodniczącego, dzisiaj się już nie odzywa, widocznie ktoś mu coś powiedział, ale wczoraj się odezwał. Nie chciałbym być w jego skórze, młodym człowiekiem. Dlatego, że jego dziecko będzie się tak odzywać do niego, a już najbardziej jego wnuk. I wtedy on się dowie, kim jest. A wtedy już serce nie boli, tylko wtedy jest zawał. Po prostu zawał. Chyba, że jest się tak twardym, a też no, popatrzcie sobie na tych, którzy rządzili nami. Ten pan, który tam ZUS-em rządził, potem rządził drogami, potem sprzedał te drogi. Dzisiaj jest to oczywiście w parlamencie, jaki golos doniósł, co się stało z jego. To znacie te osoby i widzicie to. I te osoby nadal są harde. I po co? Chcą być mądrzejsze od nas, od tych ludzi, którzy są w miarę spokojni. Ja nie wywyższam siebie, ale pokazuję wam, jak warto. Dlatego, że warto. Warto być uczciwym pod każdym względem. Bo potem ta uczciwość wychodzi bokiem. Ktoś powie, no ale pan nie. Nie? To może porozmawiamy w ciszy, tet a tet i wszystko wytłumacza. W jaki sposób jest się uczciwym, a w jaki sposób się nie jest uczciwym. Bo zawsze na człowieka można znaleźć haczyk, tak? Pokaż mi tego człowieka, powiem ci, że jakie on przewinienia zrobił. Zgoda. Każdy robi przewinienia. Tylko czy je zrealizował? Jaka jest realizacja? I jakie są skutki tego przewinienia? I tu jest największy szkopuł, że uważamy, że my jesteśmy zawsze niewinni. Nie, nie. Zawsze mamy coś za pazurami. Tylko ile? Ile nagrabiliśmy? Jakie są skutki? Czy przez nas nie cierpiał ktoś? Jeżeli cierpiał, no to macie. Bo jeżeli ja cokolwiek zrobię, to nie jest istotne. To niech tak sobie będzie. Trzymajcie się, zostawiam was z problemami życiowymi. A najważniejsze to jest to, żebyście pilnowali siebie. Żebyście pilnowali, żeby nie było więcej takich jak ten pan w Sejmie. Bo to mnie się zupełnie nie podoba. Podejrzewam, że to już będzie w tej chwili po prostu taki różańczyk tych świadomych ludzi. Do zobaczenia. Z Bogiem.